No i proszę bardzo, Polacy, o papieskim pojednaniu. Totally Polish events. For example. No, na przykład pojednanie wideo o tym strasznym, śmiertelnym wypadku z udziałem byłą sędziną Gersdorf i motocyklista, niestety, który zginął. Pojednanie wersji tej Gersdorf i rzeczywistości, którą tą rzeczywistość my widzimy na wideo, gdzie motocyklist, bajker zginął, ona pojechała sobie dalej, widząc ten bajk, widząc ten motocykl, ten motor przed jej auto. Czyli cała Polska widzi to wideo i cała Polska słyszy, co niesie ta Gersdorf. Czyli pojednanie wideo z kłamstwem, oszustwem, tą tak zwaną sędziną. Dalej, pojednanie śledztwa. Mac, Anadiny, Miller, Laski, Szmiaksy z rzeczywistością, z polską wersją od Kopacz i od Tuska. Czyli pojednanie śledztwa Smoleńskiego, zabójstwo 96 polskich patriotów, zamach, terakt. Pojednanie z wersją rosyjską. Anadina, Mac, Szmak. Czyli też pojednanie takie, po tuskowski, po kopaczowski. Dalej, pojednanie Tuska i Putina, kiedy ogarnął Putin tą polityczną jego ofiarę, Tuska, który opętany słabością do pieniędzy, słabością do zdrady narodu polskiego swego, czyli słabością do władzy, ze wsparciem takich samych, słabością do insane Polaków. I takich pojednań można kupę wymieniać i wymieniać i jeszcze raz wymieniać. Czyli papież Franciszek, mówiąc o pojednaniu Ukrainy i Rosji, o jakim pojednaniu on mówi? Wy teraz wiecie o jakim? Kiedy zabijałem, ścierałem, wycierałem z miażdżą, pacyfikują z twarzy ziemię, całe miasta, bombardują dzieci i to pojednania bomb, moździerzy, rakiet, gwałcicieli tych dzieci, zabójstw tych dzieci, z tymi dziećmi, tak? Insane. Delirious. Insane. Niesamowicie, jak można opisać człowieka kaznodzieja, Matka Boska, który mówi, cytuje Biblię. Czyli co jest, czym jest Biblia? To pisanie boskie przez ludzi, napisane pod przez Duch Święty, który był tymi ludźmi, którzy pisali apostołowie, nie tylko tą Biblię, prowadzon. A on, ten papież, skorumpowany do szpika kości lub z demencji ogarniętej, cytuje Biblię, a potem mówi o pojednaniu terrorystów z ich ofiarami, żeby ich więcej gwałcili, zabijali tych ofiar, żeby tam u nich jedność była. Szok. Polska w 80 lata miała swojego świętego papieża, króla Wojtyły Jana Pawła II, chociaż on umarł swoją śmiercią,
z porównaniem do księdza też świętego Popiełuszki albo Wyszyńskiego, to Jan Paweł II i wszyscy ci Polacy, którzy przyczynili się do swego wyzwolenia, pomógł Polsce wyjść z tego bagna komunistycznego, czyli tego pragnęli Polacy. Chociaż dla Boga wielkie znaczenie, czy to papież rzymokatolickiego lub polsko-katolickiego kościoła, lub grekokatolickiego, lub prawosławnego, lub protestanckiego, aż wielkiego znaczenia nie ma. Najgłówniejsze, żeby on był zgodnie, ten człowiek, i wiernie kościoła szły z wiarą do Boga Wszechmogącego, do Syna Jezusa i Ducha Świętego. To najgłówniejsze rzeczy dla Boga. Według nauki tej Bożej, żeby oni żyli. Czyli wyobraźcie sobie, żeby papież Jan Paweł II w Częstochowa lub byli gdzie, lub w Stocznie Gdańskiej, powiedział, że Polska chce pożegnać się z tym komunizmem, ateizmem różnym. Dlatego ona musi pojednać się z ruskimi, z Kremlem, z tą nienawistną dla normalnego mózgu, dla duszy, reszta ideologią i kulturą tą degeneratywną. Musi pojednać się. Zrobiłby taką dziewczynę Polkę i Rosjankę, czyli kobieta ze Związku Radzieckiego, niosą razem krzyż. Co by na to powiedzieli Polacy? No, rzeczywiście, coś by powiedzieli, że po co my tutaj przyszli? Żeby wyjść z tego komunizmu, ateizmu tego. A co teraz? Do czego wzywa ten papież Franciszek? Wiadomo rzecz, do czego. Bo skorumpowany mózg i kultura tam już panuje, w tym Watykanie. Czyli kiedy Polska już stanęła na tory samodzielności, niepodległości, suwerena, to ona i dalej tak musi iść i nieść odpowiedzialność teologiczną, duchowną, moralną, bądź jaką, a nie słuchać i przyjmować do tak jest, wykonalne, jak wojsko, te wypowiedzenie jakiegoś papieża z Watykanu, który niesie taki marazm, ale to ten marazm stosuje się jakiś tam Ukraińców. Żeby Polska też stała znów oblicze tej ziemi w totalnym okrążeniu tego chorego, tej chorej mafii kremlowskiej, już nie Związku Radzieckiej, a jeszcze gorsze, bo tam jakieś tam idee były komunistyczne. A tutaj całkowita kryminalna AUE, jak się na Rosji mówią, AUE-szny system, kryminalny, zboczeński, maniacki, mafia, system taki. Jak przeciw tego walczyć? Tylko niszczyć i wypalać z oblicza tej ziemi, naszej ziemi, do której nam, do użytku tej ziemi dał Bóg nam tą ziemię, dlatego żeby my tam nie rozprzestrzeniali szatański system, a na obrót, po zapowiedziom Boga żyli, no, czyli znów kółko to samo. Czyli wiadomo rzecz, że Jan Paweł II zrobił oblicze tej ziemi, nawet przez korumpowany ten system ludzki, który... Ale demokracja jest. A ludzie co robią z tą demokracją potem? Oni sprzedają w oszczerstwo tą demokrację. Chodzą i za pieniędzy słuchają, nie odwracają się plecami na to, co plecie teraz. Nie święty. I nie będzie on nigdy świętym, ten Franciszek. Bo on zdradza oblicze tej ziemi, które, i tych ludzi, które, przed którymi niesie teologiczną odpowiedzialność najpierw.